Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry po bardzo długim czasie. Witamy Was w podcaście Żarty na Bok. Kiedyś przestanie mnie to bawić. Kiedyś, przesta... Kiedyś różne rzeczy przestaną nas bawić. Słuchajcie, bardzo długo nas nie było, była przerwa pewnie z dwutygodniowa. Była ona spowodowana tym, że byliśmy w rozjazdach. A więcej. Może nawet Teraz więcej. Chyba dwa tygodnie minęły. Tak, czyli trzy tygodnie. Tak. Byliśmy w rozjazdach, Janek był w Krakowie na próbach do spektaklu. Cały listopad się działo. Ja cały listopad robiłem inne rzeczy, a potem byłem w Łodzi, uh -huh. więc nie mieliśmy jak się spotkać, żeby nagrać. Nagraliśmy trochę na zapas, ale nie aż tyle. W każdym razie wróciliśmy! Yeah. I z tej okazji piosenka! Nie masz nic? Nie mam, myślałem, że, <laughs> myślałem, że to ty tak. Nie, tą ja piosenkę... to tak nie bardzo potrafię wymyślić. Nie wiem, e, fajnie jest... Nie kopmy, nie kopmy tej dziury. Nie kopmy tej Dobrze. dziury, jakby nie zachowujmy się jak dresy. Co? D że dresy kopią. Kopią dziurę? Nie ludzi, ludzi ale że kopią. kopią. Nieważne. W każdym razie witamy was serdecznie. I poza tym, że wróciliśmy i będziemy już teraz, że tak powiem, bardziej regularnie. Tak. To wydarzyła się rzecz niesłychana. Pani poznała pana. Pani poznała pana. Nie, no tak naprawdę to nie. Ale. <laughs> Ale słuchajcie, dostaliśmy. Ten odcinek ma swojego sponsora. Tak. Ten odcinek ma swojego sponsora, jest nam bardzo miło, bardzo się cieszymy. I tym sponsorem jest rocketjobs.pl, który przeprowadza teraz kampanię odnośnie rekrutacji, odnośnie, odnośnie pracy, odnośnie jak pisać spoko ogłoszenia o pracy. Tak. Cała kampania jest generalnie o tym, w sensie wiecie, jak, jak możemy zmienić rynek pracy i pracownika, żeby był bardziej tak naprawdę działający dla dwóch stron, a nie tylko dla jednej, i jak pisać naprawdę spoko ogłoszenia o pracy i jak zrobić, żeby wszystkim nam żyło i pracowało się lepiej. Tak. Może opowiedz o swoim. Daj spokój, nie? ale wiesz no co? No bo prawda jest taka, no, to nie jest żadna tajemnica, już o tym mówiłem, że te... ja nie mam wielkich doświadczeń. W poszukiwaniu pracy. W sumie od razu po studiach zacząłem, powiedzmy, no dostawać takie, wiesz, a to tutaj w jakimś teatrze, zagraj tutaj. Ale I, jakieś masz. Ale jakieś mam. I niestety właśnie to, to jakieś jest takie niezbyt sympatyczne, gdyż kilka razy mi się zdarzyło faktycznie, że poszedłem na rozmowę, no w jakiś sposób o pracę, o, o etat, z błaganiem o etat. Z błaganiem. Do, do jakiegoś teatru. To znaczy tak, w dwóch teatrach. To mogę powiedzieć akurat, że w Kaliszu w Białymstoku Stoku dostałem propozycję. Tak. Po tym, jak zrobiłem tam spektakl, to tam propozycję etatu. No wow. nie przyjąłem tego etatu, bo, bo byliśmy w Warszawie, wiesz co, był tak. Darwin. To, to, to... I to były spoko, to były spoko sytuacje. Bo... To były bo bardzo pra... sympatyczne sytuacje, bo sytuacje, w których ktoś przychodzi do ciebie i mówi ci, chciałbym pana zatrudnić, tak. są sympatyczne. Tak, więc to jest spoko. Tak, to, są, to, jest to, to są spoko. spoko to są spoko ogłoszenia <głos》<głos》o pracy. Spoko ktoś ogłasza, że chciałby cię zatrudnić. Tak. więc pracodawcy róbcie, tak? I tak. przychodźcie do ludzi bezpośrednio. Natomiast trzy razy, i może tych teatrów nie będę wymieniał, trzy. <głos》> No, nie, no tak myślę. Sobie, słusznie. Tak, nie? Trzy, trzy razy w trzech różnych teatrach dostałem i to za każdym razem była dokładnie taka sama sytuacja. To znaczy, ktoś do mnie dzwonił, ktoś kogo zdałem, z kimś na przykład, z kim pracowałem, albo ktoś z kim, kto chciał, żebym z nim pracował, na przykład w danym spektaklu, który będzie produkowany w tym teatrze. Ale na przykład polityka tego teatru jest taka, że oni nie robią gościnnych aktorów, tylko chcą od razu dawać etaty, więc w związku z tym byłem umawiany na rozmowę z dyrekcją. Ta dyrekcja, jak się okazywało w trakcie rozmowy, nie była mną zainteresowana. <laughs> nie była zainteresowana moim talentem, moim brakiem osobowości. Ja po prostu przychodziłem taki skromny Janek, jeszcze z włosami. Ja, ja byłem taki, taki głupio naiwny. Myślałem, że, że nie muszę niczego udowadniać na tej rozmowie. W końcu, to jest cecha osobowości. To jest cecha osobowości, tak. To jest mierna cecha osobowości. No bo ja po prostu zawsze uważałem, że ja prywatnie nie muszę udowadniać w tym konkretnym zawodzie, jakim jest aktorstwo. Nie? że ja prywatnie nie muszę udowadniać teraz na rozmowie prywatnej, że ja potrafię grać. No przecież jak, jak to ma ktoś sprawdzić? To by było spoko, jakby na takich rozmowach teatralnych właśnie było, no panie, ja nie jestem panem bardzo zainteresowany, ym, tylko mam kilka wątpliwości. Proszę bardzo, jest pan w płonącym wieżowcu? <grym> ale wiesz co, ale płonącą, do... kobietą, <grym> płonącą kobietą, proszę. Płonącą kobietą, chrystę. No ale wiesz, no, to byłby przynajmniej jakiś swego rodzaju casting, tak. nie? Coś tego przesłuchanie. No to, no to, to, to okej, okay. to ja wtedy w takim razie odgrywam coś, przygotowuję się, no tak jak egzaminy do szkoły teatralnej wstępne. Ale nie, to jest właśnie normalna rozmowa. Po prostu sobie rozmawiamy i na tej podstawie ktoś ocenia. Ja rozumiem, że na tej podstawie ktoś może tak naprawdę ocenić, czy ma ochotę mijać mnie na korytarzu przez następne kilka lat. Rozumiem. Oczywiście. Na tej podstawie tak. Ale to ma się nijak do, mam wrażenie, tego, kto co potrafi zagrać. To znaczy, Czyli... to, że ja prywatnie nie mam za grosz charyzmy, nie oznacza, że nie będę miał jej na scenie na przykład. Tak. tak, tak w myślę. Tym przypadku, w tym przypadku yy, po prostu... Yy, ale myślę, że oni nie byli tobą zainteresowani jako... Ten, ten dyrektor, dyrektorzy nie byli tobą zainteresowani jako, jako, jako człowiekiem? Nie, wiem, czy, po, nie mam okolęcia, Czy to było tak, że ten ktoś, z kim pracowałeś, przyszedł do nich i powiedział, no słuchajcie, jest taki świetny aktor, naprawdę świetny aktor, myślę, że powinniście go wziąć tutaj do teatru, to będzie, to będzie naprawdę super. Ten dyrektor miał takie, no wie pan, no, nie szukam nikogo, ale on jest naprawdę <laughs> świetny. No ale ja nawet nie mam pieniędzy, żeby kogoś zatrudnić, <laughs> ale on jest naprawdę rewelacyjny, błagam, niech pan go weźmie na rozmowę. No dobrze, tylko ja go nie chcę. I no wtedy ale to, spotykaliście się po trochę. Co, po co było to spotkanie wtedy? No może, może ten dyrektor był kulturalny. W tym głównym no ja znaczeniu. Nie, na no właśnie zasadzie to nie to. chcę, żeby mu było przykro, więc go zaproszę. No, no. A potem nic kurwa, nie dostanie. Potem, no, wie pan, kolega prosił, więc dzień dobry, ale no, nie chcę tak, pana zatrudnić. Tak. To o czym będziemy rozmawiać. No. Nie wiem, wiesz co no to Interesuje był... pana piłka nożna? No, nie, No nie. to niech pan no to idzie w cholerę. To... No, jakby po pan tu przyszedł. To były trzy różne przykłady, nie? Trzy różne jednak teatry, trzech różnych dyrektorów, więc, więc każdy z nich pewnie trochę inny miał ten stosunek do tej sytuacji i do mnie, ale. To, co było mianownikiem wspólnym, no to to, że absolutnie nie byli zainteresowani. Nie. No, to wiesz, to ja myślę, że, że właśnie się tak umówili, bo mieli akurat 15 minut tego dnia wolnego okienka. A nie chcieli do domu wracać z żoną się widzieć czy coś. To. nie? I pomyśleli, że wiesz, co im szkodzi na takiej zasadzie, że może akurat wejdzie ktoś, kto mnie zachwyci po prostu swoją, nie wiem, swoim wyglądem, wiesz, swoją charyzmą, swoją energią, a wchodziłem ja. No co, no to... Ale ładnie się ubrałem, nie ładnie powiem, się Nie ubrałem bluzie, się obrazy, ale nie byłem wejść, wiesz. wiesz ja nie Panie mam... dyrektorze, tak. mua, mua. Mua. to co, umowa? Podpisujemy. No, ja nie mam czegoś takiego w sobie, no niestety. E, no to tak, no to myślę, że przemyślenie z tej historii jest jedno, to znaczy, jak kogoś nie chcecie, drodzy pracodawcy. Tylko nie zapraszajcie. Nie zapraszajcie <laughs> jeżeli już wiecie, że go nie chcecie, bo to jest Ej. słabe. Bo wiesz, o co chodzi? Pierwsze taki, taką rozmowę, tak naprawdę one wszystkie były gdzieś, gdzieś, na pograniczu studiów i życia po studiach. Nie? to tak. był mniej więcej ten moment. Więc oczywiście w jakichś tam odstępach pewnie miesięcy, ale jednak to wszystko się tak mieściło w tym takim poczuciu, że kończą się te studia i teraz co dalej? I wiesz, nagle ktoś do ciebie dzwoni. Twój na przykład profesor do ciebie dzwoni, który ma pracę w tym teatrze. I mówi, kurde, słuchaj, chodź tu, Janek, ja cię umówiłem, idź na tę rozmowę tutaj tego i tego dnia, o tej godzinie, w ogóle tam, wiesz, jeszcze zadzwoń, potwierdź i czujesz, że... I słyszysz jeszcze od niego weź długopis. Weź długopis, tak. I przypomnij sobie, jak się nazywasz. Tak, i weź dowód, bo tam będzie trzeba wpisać. i Przychodzisz i pan ci mówi, no... Będę pamiętał o panu, będę, będę pamię... pamiętał. O, no, okej. Okay. I nie pamiętał. Sobie, po tyn, co, tyn, to, tyn, po tyn. co to było? Jeszcze, jeszcze właśnie ta niepotrzebna nadzieja, że o kurde, to się zacznie. Jednak, jednak będzie tak, jak myślałem, że będzie, nie? Miałem nadzieję, że będzie. Tak. Czyli że po prostu studia, studia, studia i etat. Tak, i okazało się, że było zupełnie inaczej. Zupełnie Ale inaczej. nie jest też źle. Nie absolutnie. Nie jest też źle. Wszystko jest po coś, tylko niektóre rzeczy są po nic. Ja mam, ja mam jedną taką wspaniałą historię z szukaniem pracy. Ja miałem różne etapy tak naprawdę. I ja tak ja, ja chyba się nigdy w ogóle nie odważyłem na takie wiesz, ja nie miałem ani jednej rozmowy o etat w teatrze, nie? Aha. Ja ani o jedną rozmowę o etat w teatrze nigdy nie zabiegałem, mm. bo miałem takie poczucie, że to chyba ja, ja nie chcę. W sensie jakoś tak, nie wiem czemu, ale tak miałem. Ale miałem y, rozmowy o pracę w jakichś innych miejscach. Nie? Kiedy, kiedy już, nie wiem, na przykład byliśmy w Warszawie ten pierwszy rok, ja byłem po, po tym wypadku, już miałem coś takiego, oj kończy się hajs, no tak trzeba coś zrobić. I wtedy... To będzie, to będzie zawo zawoalowana historia, że o. wtedy zacząłem szukać i znalazłem ogłoszenie do pracy jako doradca finansowy. Tak. I ta praca przyciągnęła moją uwagę tylko i wyłącznie dlatego, że miałem już jakieś jedno wcześniejsze wspomnienie z tym, które było na studiach na drugim roku, gdzie też jakoś nie miałem kasy. Ktoś do mnie powiedział, że. Może nie chodziło o kasę, ale ktoś powiedział do mnie, że jest jakiś taki właśnie model, że ja bym tam pasował, że powinienem pójść na rozmowę i ktoś mnie tam umówi. O. I faktycznie poszedłem na rozmowę w kwestii do co teraz jest jakimś dla mnie absolutnie prześmieszną rzeczą. To znaczy, że idzie student, który nie ma pieniędzy i nie ma absolutnie żadnego wykształcenia finansowego, idzie doradzać innym, <laughs> jak mają operować swoimi finansami. I to jest bardzo ten, ale tak bywa. No. Życie, życie jest przewrotne. W każdym razie poszedłem na to jedno spotkanie. Tak ono odbyło się w jakiejś takiej restauracji. Znaczy restauracji, takiej kawiarni. Wypiłem kawę. Pan mi opowiadał o tym, co, co robią i w ogóle i zrobiłem jakieś bardzo dobre wrażenie. To był taki potencjalny pracodawca? Czy... To, był, to był, tak, to był potencjalny uh -huh. pracodawca, bo potem się okazało, że cała ta firma jest w strukturze piramidy. Uh -huh. W każdym razie przeszedłem ten pierwszy jakiś etap i trafiłem na szkolenie. To jest, miałem trafić na szkolenie. I to uh -huh. szkolenie rozpoczynało się takim spotkaniem, gdzie właśnie było dużo tych osób zwerbowanych, młodych, młodych ludzi. Uh -huh. No i to był trochę taki vibe Wilka z Wall Street, Aha. ale gdzieś w takim, no nie wiem, piasecznie albo gdzieś, nie? Może nawet jeszcze w mniejszej miejscowości. No bo to było jak. To, to, to się działo wtedy w Krakowie na Kazimierzu. Siedzieliśmy w takiej salce. Przyszedł pan i zaczął. Zaczął opowiadać, i całość była w takim kierunku, że ja praktycznie nie mogłem wytrzymać, żeby się nie śmiać. Bo on był taki bardzo, on coś grał tam. Grał postać, grał personę, grał personę człowieka sukcesu. Mówił o tym, jak co oni robią w tej firmie, jak oni super doradzają tym ludziom, jak dzięki temu, że tak doradzają ci, ludzie mają się lepiej. Jak w ogóle jest wspaniale to robić to, co on robi. I w ogóle był taki, wiesz, otwarty do przodu mówił, ja tak się rozglądałem po sali, widziałem, że niektórym to imponuje. Było kilka osób, które miały chyba podobne reakcje do mnie. Ja w każdym razie siedziałem i tak miałem, Boże, co tu się dzieje? I najlepsza była końcówka tego wszystkiego. Końcówka, po której zdecydowałem, Marek to jednak nie dla mnie. Końcówka była taka, że kiedy już doszedł do takiego piku emocji, uh -huh. pod tytułem, że wszystko będzie tak super, i możecie zarabiać naprawdę wielkie pieniądze, i, i, i wspaniałe rzeczy, i, i jesteście w stanie zmienić świat, będąc doradcami finansowymi, i powiedział, wiesz co? Tu nie chodzi o to Porsche, którym tu przyjechałem i stoi przed, przed tym tutaj miejscem. Nie chodzi o ten zegarek, który jest warty tam 20 tysięcy. Nie chodzi o te mieszkania, które mam w całej Polsce. Chodzi o to, żeby zrobić coś dobrego dla ludzi. I w tym momencie wyszedł, pierdolnął drzwiami. I w sali zapadła cisza. I tak zostaliśmy wszyscy w tej sali. I już nie wrócił? Nie wrócił. Poszedł w cholerę, tam był jakiś asystent, który powiedział: No, to był wspaniały tam, to była mocna rzecz. Tu macie, podpisujcie tutaj szkolenia i tak dalej. No i kropka, no ja nie podpisałem, poszedłem do domu. <grystanie> <grystanie> więc. Jezu chryste. Więc tak, więc to jest takie moje wspaniałe z poszukiwaniem pracy, gdzie to już powiedzmy było tam krok dalej i jakby nijak ma się do takich ogłoszeń, których jest dużo i które są porąbane, bo faktycznie ja ostatnio gdzieś tam czytałem i podocierało. Do mnie, że jak ludzie nie piszą o tym, ile chcą ci zapłacić, Aha. ile ta, to stanowisko jest warte, albo wypisują, ile rzeczy będziesz musiał robić, albo piszą, że na przykład. Tak jak pamiętasz, kiedyś śmialiśmy się z reklamy McDonald's w radiu, która była, to było lata temu, kiedy tak. McDonald's mówił, że super atmosfera, fajni ludzie, elastyczny grafik i, i zarobki naprawdę w porządku. Co to jest za informacja? Co potencjalny Pracownik ma z nią zrobić. No tak. I myślę, że takich rzeczy jest jeszcze dużo. <grywki> naprawdę w porządku. Myślę, że takich o. rzeczy jest dużo jeszcze w ogóle na tym rynku pracy. I jeśli ktokolwiek z słuchających naszych słuchaczy chciałby o tym trochę więcej się dowiedzieć, to jest strona internetowa od Rocket Jobs. Jak pisać spoko ogłoszenia o pracy.pl. I na tej stronie internetowej znajdziecie informacje i, i myślę, że ruch jest fajny, ruch jest taki powiedzmy oddolny, żeby zmieniać jednak ten rynek. Więc zapraszamy. 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 A skoro już zapraszamy, to może przejdźmy do tego, o czym mamy rozmawiać dzisiaj, bo się zagadaliśmy na, na wspomnieniach. Yeah. Ja sobie tak pomyślałem, wiesz co, temat wyszedł tak naprawdę, bo będziemy też, tytuł prawdopodobnie już zdradza, o czym o, będziemy rozmawiać. I Widzowie mają teraz, no trochę nas okłamali się tym tytułem, bo rozmawiamy o czymś, o, innym, o czymś innym. Przejdziecie do puenty? Tak, tak przeszliśmy do przeszliśmy. puenty, to jest puenta. Ale wiesz co, miałem coś takiego, chyba pierwszy raz teraz w ogóle w moim życiu, albo przynajmniej odkąd pamiętam, i stąd w ogóle się wziął ten temat, bo taki miałem ciąg myśli, że pierwszy raz, jak przyszła ta zima, to mi się zrobiło smutno. O, bo nigdy to jakoś na mnie nie wpływało za bardzo. Wiesz, to, że się kończy lato i wchodzi zima, tak, no dobra, Jezus, tam jesień, nie? Teraz tak pierwszy raz miałem takie Boże Święto, jak jest ponuro i może dlatego, że to się tak trochę zbiegło, z tym, że też się wiesz. Na miesiąc wyniosłem z domu trochę. Do Krakowa z... na nową hutę, więc wiesz, jakby to masz, po, masz do statystyki jakieś minus 20, nie? Zresztą, kurde, nowa huta stare, to jest w ogóle kraina psów bez smyczy. Tam hmm. wszyscy właściciele chodzą z tymi psami bez smyczy. I z jednej strony zazdroszczę, że te psy nie, nie dobiegają do innych i są grzeczne. A z drugiej strony mam takie, no ale zaraz, to, to ja muszę tutaj z barem chodzić na smyczy, to Wy też powinniście. <laughs> Ale, ale tak, i później sobie pomyślałem, dobra. No aha. I fakt, że autentycznie w tym roku też po raz pierwszy, bo co roku jest to hasło, i co roku trochę mnie bardziej to hasło bawiło, niż, niż brałem je na poważnie. Czyli zima zaskoczyła kierowców. Drogowców. A nie kierowców? Nie, drogowców, o to chodzi, że drogowcy nie byli przygotowani. A kim są drogowcy? <laughs> Drogowcy to są ludzie Którzy Który? odpowiadają za to Żeby drogi były odśnieżone Żeby drogi były posypane i żeby drogi były bezpieczne To okay. znaczy w momencie w którym spada śnieg I ty jedziesz samochodem tak. I masz całą drogę zawaloną śniegiem tak. To mówi się zima zaskoczyła drogowców Pomimo tego że jest kurde grudzień albo koniec listopada I zima już się zaczęła A oni nie byli w stanie szybko interweniować Jakby rozprawić się ze śniegiem Czyli nie kierowców? Ale kierowców też może zaskakiwać no bo ja Chociaż... Zawsze, zawsze myślałem że chodzi o te zmiany opon Na zimowe można powiedzieć, tak, że zima myślę. zaskoczyła ciebie. Tak, no właśnie, to jest to. No, Więc to, to, to powiedzenie że, też jest bo słuszne. Bo ja faktycznie sobie pojechałem do, do Krakowa na początku, na samym początku listopada, kiedy naprawdę jeszcze było ciepło. Pojechałem na tych moich oponach no i w czasie listopada trochę się zmieniła pogoda. No tak tak myślałem, a no to świetnie. To ja tutaj jestem, teraz utknąłem w tym Krakowie i będę musiał wracać. Ale całe szczęście jak wracałem, to... To znowu były, były jeszcze fajne temperatury. Nie ma żartów, zmieniajcie opony, tak. zmieniaj opony, ponieważ ja mój wypadek samochodowy, który kosztował mnie samochód, operację ręki mm. i wiele przemyśleń, tak. był spowodowany już zjechanymi oponami uniwersalnymi. Ja nie mam nic do opon uniwersalnych. Jeżeli jeździcie, jeździcie po mieście, to jest super mm. i one są spoko. Ale trzeba kontrolować ich stan, no bo ja tak naprawdę spadł śnieg, wpadłem wtedy w kolejne. Ja. I ta prędkość nie była duża, to było, wiesz, 50 na godzinę może, bo to wszyscy mhm. jechaliśmy w takim. A żeście właśnie bezpiecznie jechali. Bezpiecznie tak? jechali na... i ten. I ja tak naprawdę wpadłem w kolejne. Mhm. Przy tej prędkości i po prostu mnie trochę wybiło, ja nie miałem doświadczenia, wcisnąłem hamulec, to było sejczęto, ja. więc no, nie ma ABS-u ani niczego. I mnie po prostu, jak na lodzie, pojechałem na drugi pas. A. Także no ja tak, tak ja tam wtręta. Tak, tak, tak. nie, no, oczywiście, oczywiście trzeba, trzeba zmieniać te, te, te koła, ale właśnie sobie pomyślałem, jaki my mamy stosunek do jeżdżenia autem. Biorąc pod uwagę fakt, że ty zrobiłeś prawo jazdy. Ile, 45 lat temu? Tak, 45 no. lat temu, 45 kiedy 45 miałem lat temu, 32 nie? lata. <laughs> tak. A ja z kolei zrobiłem to prawo jazdy. Pamiętam dokładnie, a kurde, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam, że zacząłem, zaczęliśmy, bo kiedy ja zacząłem robić prawo jazdy. Ja robiłem prawo jazdy, normalne, jazdy na motor. A ty na motor, tak. I żeśmy razem sobie poszli na teorię, bo ty chciałeś się odświeżyć chyba, tak? Ja musiałem zro zrobić teorię, żeby okay. robić na motor. Okej, okay, dobra. Więc musiałem to przejść. Bo co, bo to, że tak powiem, teoria się mogła zmienić w ciągu ostatnich lat? Tam się wiesz, zmienia... znaczy nie wiem czy znaki, ale to... Ale przepisy, tak? Tak, Aha. trzeba to chyba odświeżać. Wiesz, no, kto wie, może odkryli jakieś szczątki starych znaków i wiesz co, musieli w... zmienić podręczniki, wiesz, takie z dinozaurami, nie? No, od e... dzisiaj nie skręcamy w lewo. <laughs> o, kurde. Ale tak, ja zrobiłem 5 lat temu, zacząłem w marcu, zaczęliśmy w marcu, tak naprawdę nie wiem, ile mi to, pod... ile mi to zajęło, bo ta teoria była bardzo taka szybciutka, eks ekspresowa, no ale później były te wszystkie jazdy. No, ale ty te jazdy robiłeś też szybko, pamiętam. Robiłem szybko, tak, no bo przez nasze tak powiem, elastyczne godziny pracy, przez te tak. darwinowe nasze, to ja się omawiam codziennie tak wiesz i to w takich właśnie porach nie chciałem po zmroku szczerze mówiąc miałem coś takiego, no mam się ja chcę widzieć nie tak. znaczy wiadomo że będę kiedyś musiał jeździć też po zmroku ale wolałem się umawiać jednak y, gdzieś tam koło południa na no, ale ty jesteś w ogóle nie eventem pod tym kątem bo y, prawo jazdy zrobiłeś bardzo późno zrobiłeś no tak. się w wieku tam 5 lat temu no tak, to miałem 27 28 ja robiłem prawko jak y, tylko mogłem, czyli tak naprawdę tak. zacząłem przed osiemnastką i jak już tam chyba miałem 18 lat, to w maju zdałem, bo ja zdałem za trzecim razem. A ty z Kubańcu jeden, tak jak dostałeś się do szkoły teatralnej, tak tu zdałeś za pierwszym. No tak, no ale właśnie zawsze mam coś takiego. Raz, że już byłem starym dziadem teraz, w sensie, no może nie wtedy jak do szkoły, ale teraz byłem starym dziadem I, słuchaj, no ale to, to ja nie będę tego przypisywał sobie, no wiesz no w sensie, to trzeba mieć takie szczęście po prostu miałem szczęście tutaj, bo Miałeś tyle szczęście, zależy ale... od warunków drogowych od tego, tak, co, gdzie cię on tam ale poprowadzi ale nie ujmuj sobie, bo musiałeś też mieć, wiesz umiejętności wiesz. też musiałeś mieć, plus, prawda, jest taka, że być może przez to, że robiłeś tak późno i masz, wiesz, takie amplua, nie wiem jak to się mówi, że masz, masz taką, taką jakby spokojną energię, no to <noise> też dosyć jakby ten, ten, ten egzaminator mógł widzieć jakby, wiesz, nie jesteś dzieciakiem, który ma 18 lat, wsiądzie w samochód i po prostu zabije ludzi, tylko jakby to no jest dorosły tak. facet, który ogarnia. Pod tym kątem tak, że, że, że po prostu widać, że jestem tak, no, tak, tak, że nie jestem jakimś gówniarzem, który nabroi, ale tak czy siak. Wiesz, w ogóle ten koleś nie, był przerażający. Był przerażający. Najlepsze jest to, że na placu pierwszy, pierwszy, pierwszy manewr mi już nie wyszedł, tylko można powtórzyć. Mm -hmm. Tam można powtórzyć. Pięknie po prostu, wiesz, tam ta cofka nie? Co się tam, wiesz, cofasz się tym tym samochodem i masz się zatrzymać, zaparkować tam na samym końcu. No to wspaniale tutaj pani moja instruktorka, która była zresztą fantastyczna, sprzedała mi ten patent, wiesz, kiedy, w którym momencie jak zobaczysz w lusterku, który słupek to już tam odbij maksymalnie w prawo. I, kurde, niby wszystko fajnie, niczego nie szturchnąłem, ale nie dojechałem do końca. Mm -hmm. Czy nie schowałem się? Bo tam jest jakaś taka linia, tak. w której trzeba się schować. No i on wiesz, on był bardzo taki narwany, nie? to znaczy, wiesz, zaglądał mi od razu do środka, jak tylko wsiadłem i sprawdzi, czy mam, wiesz, światło włączone, wszystko. Wiesz, tak tak wręcz może to się było przestraszyć. Oh! <laughs> Później taki był bardzo konkretny. Proszę bardzo tu wysiąść, proszę zobaczyć. Wiesz, bo on musi być bardzo oficjalny. Tak. żeby tak. nie było możliwości tak. żadnego pozwu, żeby ja nie. Miał o nic pretensji, nie mógł mieć ten. Z to wysiąć, proszę zobaczyć, schował się pan? No nie, w takim razie proszę powtórzyć, Wy, ale wiesz. Sz szkoda, że nie przeklinał do tego, nie? Że proszę, <laughs> przymierz, widzi pan, widzi pan, co on kurwa zrobił? Co on zrobił? <laughs> tak. Jak to jest zaparkowane? Ale wiesz, to właśnie wtedy o to chodzi, jakby były przekleństwa, to może ja bym mógł wtedy. On mnie zastraszył tak, tak, i tak, był tak, bardzo tak. niesympatyczny. Ale można też nie przeklinając, być e, nie, złośliwym. No, i można, i, tak. Oczywiście, oczywiście. A powiedz mi taką jedną rzecz: przy tym, skoro jesteśmy przy egzaminie, no. co było dla ciebie bardziej stresujące? Matura czy egzamin na prawko? A wiesz co? No, ja trochę już nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, jak, jak to było z tą maturą, kurde. Jak ja się wtedy czułem. Ja byłem Chyba, chyba to są tak stresujące momenty. No bo mówmy się ja, się, ja się mocno stresuję takimi sytuacjami, więc mam wrażenie, że to były tak stresujące momenty, że wręcz przekroczyły te granice stresu i nastąpiło pewnego rodzaju odłączenie mózgu, już takie. Okay. Czy takie. E no nie może nie, chyba, mózgu, nie ale emocji, tak. Okay. Taki, taki po prostu Taka blaza, taki, wiecie, chodzi, Takie zagrożenie. Taki, tak, tak, no Taki autopilot nagle tak. się włącza. No niby autopilot, wiesz. No bo, bo dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, bo ja, ja mam takie wspomnienie tych egzaminów na prawko, bo ja zdawałem, ja zdałem za trzecim razem. Aha. Co też jest zabawne, bo zdałem i okazało się, że zdałem, bo byłem tak jakby spokojny nagle, bo jakby ten egzamin już miałem coś takiego, że tak długo tam czekałem, że miałem takie dobra, jakby. I tego w ogóle dnia. fatalnie się czułem tego dnia. Aha, aha. Źle się czułem, byłem taki, wiesz, spowolniony trochę i po prostu czekałem tam, byłem, nie wiem, na 10 i do 15 czekałem, żeby wsiąść do auta, o, więc o, w ogóle o, o, siedziałem w tej poczekalni i zdałem ten egzamin za trzecim razem <laughs> i wróciłem do domu i okazało się, że mam ospę, a. <laughs> że tak jakby wyskoczyła mi taka, wiesz, taka coś tam, krostka i tak hmm, no trochę mi to, hmm, klik, 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 ospa, no i miałem ospę. W wieku tam 18 lat. Kurde. Lepiej tego nie przechodzić przypadkiem w dzieciństwie. Lepiej przechodzić w dzieciństwie. Aha. No ja, ja przez to, że przechodziłem, jak miałem 18 lat, to teraz jestem głupi. <noise> ale wiesz, najlepsze jest to, że on jeszcze tam przyznał się. No teraz mam, mam nadzieję, że nic mi nie grozi za to, ale przyznam się, że był taki jeden moment, jechaliśmy sobie tam już tym tego. I cię złapał za kolano. <noise> Nie, poniżej kadru, wiesz, kamery, która tam. Nie, nie, ale jechaliśmy sobie i wiesz, to było tak, że jechaliśmy, mówię teraz o zasadzie pierwszeństwa, jakiegoś tam, wiesz, znak pierwszeństwa po prostu widziałem, nie? Jechaliśmy w jedną stronę i. Okej, okay, wszystko tutaj wiedziałem. Pojechaliśmy gdzieś tam, gdzieś tam sobie zakręciliśmy, coś tam zawirowaliśmy i zaczęliśmy wracać tą samą ulicą. I zorientowałem się, że minąłem już znak. Zbliżam się do skrzyżowania, minąłem znak. I nie wiesz, co tam było. Nie wiem. Pamiętam, że jechałem w przeciwną stronę tą ulicą, ale minąłem już ten znak po prawej stronie, kurde, tego, tego pierwszeństwa i nie mam pojęcia, kto, kto powinien mieć pierwszeństwo i, i zgadywałem. Że mhm. wiesz co, to, to była sytuacja, w której po prostu musiałem zgadnąć, więc to miałem szczęście, ale on w ogóle taki wiesz bo był taki bardzo surowy. A po, na, na koniec tak nawet kurde, pozwolił na taki żarcik. Oczywiście nie zdradzał, że to żart, ani też się nie uśmiechnął potem. W jakiś <grym> sposób wydawał się takim gliczem w Matrixie ten żart, Jest po prostu, tak wiesz ale wiesz, zaparkowaliśmy już na koniec, tam wjechaliśmy na teren tego ośrodka i on tam mówi: Dobrze, no to tutaj tego, no to na no to prawo jazdy to pan będzie musiał jeszcze poczekać. Ja tak czuję, że ale chyba dobrze poszło. Może żartuję. Jakieś dwa, trzy tygodnie. <laughs> o, ale to musi być taki jeden wiesz, Jeden z tych tekstów, które oni mają przygotowane tak. i wiedzą, że to jest, że Dokładnie. to będziesz pamiętał do końca życia. Ja cię powiem teraz. Tak. Dobrze panu poszło. Tak. No, nie, nie mam pomysłu na kontynuację tego tekstu, ale, ale tak. Gandhi nie gryź się, przepraszam, bo tu mamy pieska dzisiaj i on się gryzie. Ale cały temat naszej dzisiejszej rozmowy odnośnie jeżdżenia zmierzał, zmierzać miał w którą stronę, bo przeszliśmy do, na temat egzaminów. Tak, egzaminowo od, od tego wyszło, wiesz, właśnie, że ja zrobiłem prawo jazdy późno, bo tak naprawdę nigdy nie miałem zamiaru go robić. Ja nigdy nie myślałem, że zrobię prawo jazdy. To. No bo, wiesz co, no jak nie zrobiłem, właśnie na koniec liceum, potem były studia, tak naprawdę jakoś nigdy nie chciałem brać na siebie tej odpowiedzialności. Dla mnie się to wydawało strasznie, jakieś takie, no, ryzykowne, dosyć po prostu wsiadać za kierownicę, niby, niby ta maszyna macie słuchać, ale chodzi o to, że, że no jednak, kurde, jedziesz maszyną śmierci, no po prostu. No tak, no, maszyną, to jest... która ma ciężar, siłę, moc i możliwość. Zabicia ciebie i innych. No niestety tak. I, no ale to trzeba wyrzucić z głowy. Trzeba to tak. wyrzucić, bo inaczej się nie da jeździć, prawda? Jest taka, że to jest naj, najbardziej niebezpieczny rodzaj transportu w ogóle. Tak. I to głównie dlatego, że może tym jeździć każdy. No bo te statystyki rzeczywiście tam są takie dosyć, no, dosyć są, wysokie, tak, ale to też jest... dlatego, że tych samochodów jest najwięcej po prostu tak, chyba na świecie tak. więcej niż ludzi, kurde, No pewnie no, no, nie. Ale... Pewnie nie. Ale, <laughs> ale dużo, dużo. No wiesz, there are 9 million bicycles in Beijing. Nie? Była taka piosenka. Tak. Wiesz? To myślisz, że dalej tyle jest, czy mniej zaraz? Może więcej. Może więcej. tych rowerów, to ta piosenka ma z 15 lat chyba. O kurde, to teraz będzie... Katie Melua. DR... I miała ten teledysk. Pamiętasz, że tam ciągnęło tak po ziemi? Cały teledysk ciągnęło ją nie, coś nie po nie ziemi. Nie, pamiętam nie pamiętam tego. Ale fajnie. A jak ci się jeździ teraz po tym po, po, po tych latach? No bo pamiętam, że jak zrobiłeś prawo jazdy, to i tak chwilę ci zajęło, żeby się rozjeździć, nie? Żeby Mnie mieć oczywiście. taką swobodę. Tak. tak naprawdę niesamowite jest to, że trochę nie wiem jak działa ten kurde świat. Wiesz co, nie wiem czy tak Trochę jak z Batmanem i jego przeciwnikami. Czy obecność Batmana prowokuje przeciwników do pojawiania się, nie? Czy w jakiś sposób Batman jest odpowiedzią na tych przeciwników, którzy pojawiliby się tak czy siak? I, i taka, jest, taka jest teoria, w sumie nie wiadomo, co jest pierwsze: tutaj Batman czy kura. I tu się też zastanawiam, jak to jest, że ja teraz w tym moim obecnym systemie nie mógłbym funkcjonować bez auta, zwłaszcza mając barego. Wiesz, mi to ułatwiło. Dwa lata temu choćby, jak się zaczęła pandemia miałem tego barego, wiesz, jeszcze malutkiego, no, no trzeba było dłużej iść do weterynarza. Miałem te problemy żołądkowe. No wiadomo, no prawdopodobnie pomagałbyś mi i byś mnie tam woził. Zresztą chyba kilka razy się zdarzyło. Ale jednak miałem auto, więc mogłem ja to robić. Mogłem jechać do tego weterynarza, wiesz, z tym, z tym biednym warunkiem do, do Krakowa jadę na jakiś spektakl też dzięki temu mogę sobie jechać autem. Czy jadę na przykład z, z Janą Szczepkowską, wiesz, na jakieś spektakle gdzieś tam do innych miast, no to też jadę tam już autem zazwyczaj. Nie, nie czekam na, na pociągi, nie, nie jeżdżę autobusami czy, czy busami. Nie muszę kombinować, tylko ja po prostu wsiadam w auto i jadę. Tak samo, właśnie jak mogę gdzieś wziąć barego, bo na przykład nie mam dla niego opieki, a wiem, że będzie mógł sobie posiedzieć w pokoju hotelowym albo nawet w garderobie, tak też bywało, no to też go biorę ze sobą, nie? Teraz jak byliśmy miesiąc w Krakowie, no to to auto w ogóle ułatwia strasznie życie. No. I, i, I się zastanawiam, jakby to było? Czy wiadomo, że znalazłbym jakieś rozwiązanie, tylko pytanie, czy te wszystkie sytuacje też by się wydarzyły dalej, czy jednak fakt, że mam auto, zmienia trochę wokół mnie rzeczywistość tak żeby teraz było uzasadnienie dlatego że mam auto i prawo jazdy wiesz chodzi no ja myślę że Podsuwa rzeczywistość na pewno takie... się zmienia pod takim kątem no bo zaczynasz robić rzeczy których nie robiłbyś bez tego auta co daje tak naprawdę co otwiera nowe co jakieś co otwiera nowe sytuacje. jakieś sytuacje Ta. wiesz no więc myślę że to absolutnie tak jest no ja, ja naprawdę na przykład lubię sobie kurde wiesz co jechać w trasę no nie lubię jeździć po mieście w hmm. dzień to na pewno parkowanie w mieście to spokój to jest w ogóle koszmar, ale jeździć i yy, dużo jeżdżę. No wiesz, no dużo jeżdżę tam w Krakowie tak po, praktycznie codziennie gdzieś jechałem, ale ja lubię po prostu w trasy. Najbardziej lubię tak naprawdę w trasy jechać sobie. Tak naprawdę czuję lekką ekscytację, kiedy hmm. przede mną są 3-4 godziny jazdy paradoksalnie. No bo to jest spokojnie. Tak. Jakby też jeżdż, ja też mam tak, że ja lubię jeździć autem, lubię jeździć trasy. Nie lubię, jak mam je za często, hmm. bo już teraz, jak byłem, jak byłem młodszy, to było tak, że mogłem w ogóle jeździć, wiesz, bez przerwy. Hmm. Teraz już mam tak, że czuję, że jak na przykład ostatnio byłem w Gdańsku z siostrą, bo oko jej psa wymagało mm. tam zabiegu. No i to była trasa, wiesz, tam cztery godziny w jedną, cztery godziny w drugą tego samego dnia. No to ja wróciłem ultra zmęczony, bo prowadziłem w jedną i w drugą. No, tak. Więc pamiętam, że kiedyś było tak, że mniej mnie to męczyło, no ale to chyba, że tak powiem, proza życia. No ale to, to dokładnie taką samą sytuację miałem teraz. Z do Łodzi. Krakowa jechałem do no. Łodzi, żebyśmy się tam spotkali w tej bibliotece. Ta. I dokładnie po tych dwóch godzinach wracałem znowu cztery. Tak. No to, no to tak, no to, to jest tak. jakieś męczące. No ale, ale takie długie trasy są super, bo można sobie posłuchać muzyki, audiobooka, można sobie tak naprawdę coś pomyśleć. Podcastów można posłuchać. Można posłać podcastów. Żart na boku, mania nostalgika. Serdecznie, serdecznie polecamy. O, o serdecznie tak, serdecznie polecamy. wam polecamy. Więc, więc to jest spoko. Czyli mówisz, najbardziej lubisz trasy w jeżdżeniu autem? No tak, no bo to jednak wiesz. I tak naprawdę ja nawet staram się, lubię też jeździć nocą po prostu, wiesz, właśnie w te trasy. Jak... Jak prawdziwy mroczny rycerz. Dokładnie. Jak kończę jakiś spektakl w Krakowie o 21.30 i to. Siadam w samochód, to wsiadam samochód i wierzę po Nowej Hucie. Tak, tak, bo teoretycznie oni by mi tam zapewnili nocleg, żebym sobie rano pojechał, ale szczerze mówiąc, wolę sobie już pojechać w domu spać. No, pojechać sobie no. nocką wieczorem. A teraz nie? trasy w Polsce piękne. Tak. Dróg mamy dużo. Słuchajcie, tak. czego by nie mówić, a właściwie nawet powinno się mówić, to przecież ja pamiętam i to. No to było 10 lat temu albo ileś, że te trasy Śląsk-Warszawa, Kraków-Warszawa to była rzeźnia. O. Przecież nie było w ogóle jeszcze chyba wtedy skończonej. Um, a dwójki, a jed, ja teraz nie, a jedynka leci chyba w bok. A dwójki, pod, no jakby teraz to jest po prostu taki komfort. Ja pamiętam, kiedy jechałem samochodem z Krakowa na studiach do Warszawy. Z 6 godzin. Jezus. Bo robili po prostu jakby remont tamtych dróg. Aha. A teraz to jest w ogóle jakoś tak pięknie, za chwilę skończą jeszcze robić tą na Śląsk drogę. To jest chyba dwójka. Wydaje mi się, że to jest dwójka. I z Warszawy będziesz tam jechało po prostu, wiesz, o. dwie i pół godziny. No. Jak będziesz jechał nielegalnie niezgodnie z tym, to przejdziesz to w godzinę 50. Jakby, ja już Do się czego cię... nie zachęcamy? Do czego nie zachęcamy, nie róbcie tego. Odradzamy to nawet, bo to fajnie, jednak legalnie tutaj się. się tym... A jaką miałeś najbardziej niebezpieczną sytuację na drodze? Nie, no to nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć. No bo to z mojej winy, jakieś takie twoje rozumiem. I to takie, wszystko w ciągu pierwszych dwóch, trzech tygodni po, po zrobieniu no to prawa To się jazda. wybacza. Ale to po prostu takie idiotyczne, bo wiesz, je, jeździ, ja byłem w szoku wręcz, że po prostu przecież jeździłem przepisowo z tą panią tyle godzin, kurde, nie? Mhm. Tyle godzin, wszystko dobrze. No wiadomo, że zdarzało mi się, że wiesz, no nagle ga, gasł mi silnik. To tak, no bo to ten, oczywiście frustrowało mnie to strasznie, ale i zwłaszcza kierowców za mną frustrował na światłach, ale, ale wszystko było ok. I nagle dostajesz prawo jazdy, masz to swoje auto i, kurde, I nikt z tobą nie siedzi. Nikt z tobą nie siedzi. A wiesz, miałem z tym problem, teraz sobie przypominam. Faktycznie miałem coś A? takiego, że wolałem jechać z kimś. Faktycznie było coś takiego na początku, no, że wolałem jechać z kimś. No, ale dobra, y zmierzam do tego, że był to głupoty, że nagle nagle jechałem, jechałem i wiesz, y jak wcześniej byłem taki niepewny, jeżeli chodzi o tę prędkość, tak teraz jechałem już w pewien sposób pewniejszy siebie. No i wiesz, pomarańczowe światło, miałem takie, Jezus, Maria, no nie wyhamuje. <laughs> I czerwone, jadę. No koniec. Wiesz, to po prostu jakieś idiotyczne sytuacje, ale, ale wynikające z tego, że ja nie byłem, jakby nie wyczuwałem auta, nie wyczuwałem Ta. prędkości. Wiesz, po prostu. Ale ja, no nie, nie miałeś też doświadczenia. Dopiero, nie? dopiero przy tak, dopiero Bo... zmiana się, zmienia się światło, wiesz, jeszcze jestem w jakiejś odległości, ale już czuję, że, no, że, że no, nie ma bata, no po prostu. Mój szwagier mi kiedyś powiedział, że po 10 tysiącach kilometrów, jak zrobisz, jak zrobisz prawko, to że mniej więcej po 10 tysiącach kilometrów przejechanych już tak ogarniasz, hmm. że już, już jest okej, okay, że to jest już tak powiedzmy zdrowo, że się przyzwyczaiłeś i już kumasz to, jak to działa. Ale w ogóle fajny temat poruszyłeś, a propos, jak przejmujemy się emocjami innych kierowców. Co? Nie, no tak. Nie, to znaczy, tak. kiedy ktoś na nas trąbi, jakie to jest nagle. To jest mega tak. ciekawe pod takim kątem. Ja się generalnie już teraz albo uśmiecham do kierowców, którzy na mnie krzyczą, albo im macham, bo zauważyłem, że jak się frustruję, to mnie to za dużo kosztuje. No. Jak ktoś na przykład na mnie, jak na wszystkich świętych teraz tak miałem, że gdzieś wjechałem coś przypadkowo i widzę, że po prostu tam w tym samochodzie przede mną gotuje się wszystko, nie? No. Chłop macha rękami Ale do przed mnie, tobą, w aucie? Przed, Przede mną, bo ja chyba gdzieś wjechałem albo to nie wiem, czy pod prąd, czy jakoś tak, że dziwnie zatrzymałem, no jakiś błąd popełniłem, no, nie? No. I po prostu pełen samochód ludzi, rodzina, a ten tam na mnie kurwuje. I po prostu krzyczy i tak dalej. No ja tak patrzę na niego, uśmiecham się do niego. Nie wiem, czy to nie było jeszcze gorsze. Na więc pewno. Więc uśmiecham się, ale, nie, ale to nie, ale to nie był lepsze. No, w sensie to nie, to nie był złośliwy uśmiech. To było coś takiego, no nic nie zrobię, proszę pana, jakby przestań mi się drzeć. I on mnie oczywiście mijał, patrzył na boku i dalej mi kurwował, nie? Więc. To jest bardzo ciekawe pod takim kątem, że my się tak przejmujemy tym, Boże, co ten kierowca z tyłu pewnie, pewnie się wkurzył, albo co on tam myśli i tak dalej. Tak. Ale z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli nawet ktoś mnie wkurzy, to ja po 30 sekundach nie pamiętam już o tym. Oczywiście. Bo jadę tak. dalej i mam jakby inne swoje sprawy. Aha. I to jest bardzo cenne w ogóle taki, wiesz, tak no tak. nie ma się co tym przejmować. Błędy się zdarzają. I najgorsze, co można zrobić, to faktycznie wejść w taką czyjąś wysoką emocję, yy, jakiegoś. przejąć to po prostu, mm. no bo ktoś się wkurzy, ty to przejmujesz, on pojechał po 30 sekundach, nie pamięta, a to z tobą zostaje tak. i to może z tobą zostać dłużej. Dalej o tym myśleć, czujesz się tak. tak, 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 tak więc tak. nie róbcie tego. tego. <laughs> nie, nie. Bądźmy ale, ten. Jezus ale a propos, dobra, no powiem o tym, ale a propos takiego trąbienia i przejmowania się tym co ktoś inny to jest w ogóle jakaś paranoja, nie? Szanowni nasi słuchacze, no nie będziecie wiedzieli dokładnie jak układ tych dróg wygląda. Ja nawet nie mam tego jak za bardzo określić. Marek będzie wiedział. To jest, to jest koło osząg, jak się skręca i tam potem jest w lewo na co? na pewno ludzie mieszkający w innym mieście niż Warszawa to docenią. No, ale właśnie powiedziałem, że nie będą wiedzieli. no dobrze, nie, dobrze. Dlatego do... mówię tylko tobie, że ty będziesz wiedziała, oni nie będą wiedzieli, że jak się tam z tego oszą, jak się wjeżdża na te obwodnice tam. Mhm. Tylko tym no tym starym tym starym zjadłem, no. nie jeszcze tym nowym. No w każdym razie tam, jest, tam się zatrzymuje na tych światłach i jest to takie skrzyżowanie z tym takim, wiesz... No tym, wiadukt. Wiadukt, tak. Ja się tam zatrzymuję, no będę skręcał w lewo, nie? I tam, wiesz, o, o tyle dobrze, że tam tak naprawdę, kiedy się zatrzymujemy na światłach, to nikt inny paradoksalnie nie jedzie to jest żeby coś rozładować tak, tak. naprawdę nie, nie ma tam żadnego ruchu ale zatrzymuję się jestem pierwszy przed światłami i ktoś na mnie trąbnął tak wiesz tak czułem że nerwowo no i spojrzałem czerwony i ruszyłem <laughs> bo autentycznie wiesz no co tak, że, wy, wy, wywołał presję bo, wywołał presję na zasadzie takiej że skoro trąbnął to znaczy że on wie czegoś czego ja nie wiem może to był zabójca który miał na ciebie zlecenie a Tylko to... na przykład mu powiedzieli, niech, pan, niech to wygląda jak wypadek. <laughs> I jeździ za tobą teraz i po prostu szuka opcji, jak cię wiesz, w coś. Wrąba. Ale cała bo tam nic nie jechało, ale, ale wiesz, to jest po prostu. I ja dlatego ruszyłem. No bo wiadomo, gdyby jechało, to miałem takie. No nie, ale, ale nic tam nie jechało, oczywiście. Ale przejechałeś czy co? Przyjechałem, skręciłem sobie sam. Na czerwonym. Na czerwonym. No to skręciłem na mandat. Skręciłem w prawo. Dlaczego? No bo jak tam były kamery, no to dosłownie. Ale nie, nie było. To było, to już było parę lat temu. Parę lat temu, a to nie, Ta, to nie Nie było nie kamery. teraz. To już byś dostał mandat. I wiesz, i po prostu ruszyłem i przejechałem. No. Najpierw zacząłem się złościć na tego człowieka, a potem pomyślałem, no ale jak ja dałem się tak. Wmanewrować. Wmanewrować to, ja, co ja miałem w głowie po prostu. Dlaczego wydawało mi się autentycznie? Po prostu wychodzę z założenia, i to też jest błędne założenie, że wszyscy kierowcy naokoło wiedzą lepiej i więcej niż ty. Nie, nie, nie? możesz tak wychodzić. To nie, jest zasada pełnego po po zaufania. Absolutnie. Ale, ale, ale w tym momencie ewidentnie coś takiego we mnie weszło, że po prostu, a, a no to jak trąb, no to znaczy, że ja muszę jechać, to znaczy, ale spojrzałem na czerwony, no jest czerwony, no ale no, jadę. No, muszę ci się do czegoś przyznać. No, to głupota. To byłem no. ty... ja. <laughs> Oczywiście, że tak. To byłem ja. Uh -huh. No dobra, czyli tak, lubisz jeździć. Tak, ja też lubię jeździć. Bardzo lubię jeździć. Ale wiesz czego nie lubię na przykład? Jak właśnie jestem w tych trasach. Aha. Gdzieś tam sobie jadę. I naprawdę, zwłaszcza jak się jedzie do Krakowa albo z Krakowa, jest taki ładny odcinek takich. Pięknych dróg, jest to takie pola po, po bokach, ładne takie wzgórza, wiesz, góra, dół się tak jedzie. No taka bajka, zwłaszcza jak jest lato mhm. albo wiosna i naprawdę jest piękne niebo, zieleń, trawa, drzewka, no po prostu wspaniale. I tam jest jednak jakieś ograniczenie do 50 czy 60 i kurwa, jedzie za mną typ i po prostu siedzi mi na ogonie i mnie i wie, o co chodzi, i mu, musi, wymusza na mnie, żebym ja przyspieszył. Ja tak. tak. Ale nie musisz jechać szybciej. Nie muszę jechać szybciej, tylko właśnie to jest ten moment, kiedy czujesz, Krzysz że presji. jednak tak. Zwłaszcza jak za tobą się I... ustawia korek. koreczek po prostu i myślisz sobie, dobra, to mnie wymincie po prostu. I nawet zdarzało się tak, że ja po prostu sobie zjeżdżałem na chwilę no, w jakąś bo... tak przejeżdżałem, jechałem sobie dalej, bo miałem coś tutaj, Nie, ja kumam, że się ludzie denerwują. Mówię, jak możesz jechać? To jest do 50. Jak możesz jechać 50? Kumam te wszystkie zarzuty. Jasne, ale sorry, no w tym, w tym konkretnym przypadku mam coś takiego, ja chcę się tutaj nacieszyć tym widokiem. Tak. Ja chcę sobie powolutku, no powolutku, czyli ja nie mówię... Zgodnie ze, z przepisami. Zgodnie z przepisami, bo ja nie jeżdżę... Ale, ale, ale zgodnie z przepisami sobie pojechać bez stresu, że teraz po prostu tam ktoś bardzo się spieszy i on, on musi gdzieś dojechać szybciej. A jeść yes, tam. Amerykańska policja miała takie podczas pościgów, takie kolczatki, które zrzucało się z auta i one się po prostu no tak, rozciągały. rozciągały się Mógłbyś to. sobie to kupić. Mógłbyś sobie to no, kupić. Sobie. Jezus Maria. Po Taka prostu za to, że ktoś, ktoś, ktoś miał czynność za tobą, podjechać tak, do mnie tak, od tyłu. Tak. Klik. <noise> Ewentualnie gdybyś miał trochę więcej pieniędzy, możesz sobie zrobić taki bondowski, wiesz, dopalacz, który spali mu auto. Nie? To też jest jakaś opcja. Albo zasłonę dymną. Albo, Albo zasłonę wiesz, dymną. Tam się tak. Dachował na przykład. Nie, 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 rzeczy oczywiście. Ale tak, ja, ja też ostatnio widzę, że moja świadomość trochę się zmieniła, bo jakiś czas temu też miałem tak, gdzieś jechałem, coś jechałem i jechało przede mną samochód, który jechał strasznie wolno. Uh -huh. I była mgła. Uh -huh. I to było w sumie mądre, że jechał strasznie wolno. Ja też nie chciałem jechać jakoś ultra szybko, ale on jechał ultra wolno. Uh -huh. I miałem coś takiego monolog wewnętrzny, który sam sobie obserwowałem pod tytułem: no jedź kurwa, no ileż <laughs> można po prostu, jak tak można, jedź. Um, a potem sobie pomyślałem: A co jeżeli siedzi tam ktoś, kto się boi? No tak. To nie jest pewny siebie. I powiedziałem sobie: Chuj, mnie to obchodzi jedź kurwa, po prostu. Nie, no nie powiedziałem tak, przepraszam za te wulgaryzmy, więc jakby to mi dużo zmieniło. Ja kłótnia ze sobą. A co, jeśli chuj, mnie to obchodzi? Ja więc, więc tak, więc jakby ta, ta świadomość tego, że inni też się uczą, inni są w różny, na różnych etapach dużo. Dużo daje i, i zgaszenie no. tego swojego, właśnie gniewu y, jest w stanie naprawdę, naprawdę dużo zrobić. No ale ja teraz wracałem z Krakowa, dokładnie w takiej mgle. C cała Polska była we mgle po prostu. Tak. Autentycznie jechałem 4 godziny we mgle i to takiej rzeczywiście, że tak, no nie wiem, 6-7 metrów. A włączyłeś przod... sobie światła przeciwmgielne? Oczywiście, to dobrze. Bo no to trzeba. Tak. Widzę po tobie, że nie włączyłeś. Nie, ja to wytnę. <laughs> <gadaliśmy> czy, czy masz jakąś w takim razie, bo gadaliśmy o wypadkach, gadaliśmy o takich rzeczach, wiemy, że lubisz jeździć, że ja lubię jeździć. Czy masz jakąś śmieszną przygodę związaną z samochodami, z, z jeżdżeniem? Nie bardzo, mam to, że tam ta, ta guma mi się, złapałem gumę. O, ale to było grube. Co, to to no? było. grube I to, jak Chwała Bogu, że tak blisko już tak naprawdę domu. Tak, pod I domem. pierwszy co, zadzwoniłem do Marka. <laughs> no Bo się zorientowałem, że tak naprawdę, no tak, bo nie wiem, co miałem w głowie. No, na, na pewno nie chciałem, to, że przyjechałeś, ja nie miałem naprawdę, nie miałem w głowie, wiesz, cię ściągać. Nie, po prostu chciałem się zapytać w sumie, co, co zrobić. Tak, a ja przyjechałem dlatego, bo jak ja pierwszy raz złapałem gumę, to było dla mnie potwornie stresujące i w ogóle też nie wiedziałem, co z tym zrobić. I potem chyba dwa razy jeszcze jakąś złapałem. I za drugim razem to już w ogóle nie jest stresujące, bo już wiesz, co robić. Mm. Najgorsze jest zawsze pierwszy raz w takim no, sensie. Tak. Więc ja dlatego przyjechałem, bo wiedziałem, że to ciężko jest po prostu samemu przejść, plus nieraz ciężko jest odkręcić to, to, to. to koło. Ale ty miałeś grubość z tą oponą, bo ty miałeś całą poszarpaną oponę. Tobie ta opona wybuchła. Wybuchła mi, no. tak. No, to, pra pra to prawda. Więc i tak, i tak spoko, że tam się dokulałeś i dojechałeś. A, no i raz to pamiętasz, ja to nawet ci mówiłem już jak kiedyś jechaliśmy gdzieś, że raz mi się zdarzyło, że dokładnie kiedy mijałem tira, wybuchła A jemu opona, jemu opona. Tak. I, i autentycznie, nie wiem czy może mi się to wydawało, już, już coś sobie dopisałem w głowie, ale mam wrażenie, że poczułem podmuch, znaczy, tak. nie ja, tylko auto mam wrażenie auto, delikatnie tak. Mateusz Trembaczowski mi też o tym mówił, bo chyba też miał podobną sytuację, że to jest jakiś raz, że potworny huk, ale to jest taka siła hmm. więc no, na to się nie ma wpływu i, i, i tak dalej no. a z takich innych przygód, już nie, nie samochodowych ale też takich, że coś wybucha, ja jadę to jak jechałem sobie tam rowerem Kilka miesięcy temu aleją KEN. Jadę, 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 i tak gdzieś 30 metrów przede mną widzę, że tam koparka coś sobie grzebie, i po prostu i wiesz, i ten wielki strumień jakiegoś. gazu. A wydawało mi się, że po prostu powietrza, nie? Ale powietrza. Ale nie, to był gaz. Później się okazało, że to był gaz, bo Ewelina mi twoja nawet wysłała, nie wiedząc, że ja właśnie tamtędy przejechałem, wysłała mi chyba coś tam, taki news, że aleja KEN, coś tam trujący gaz. Ja mam takie, o, bo ja przejechałem przez to. <laughs> przez tą chmurę. Przez tą chmurę przejechałem, no bo wiesz, jadę, jadę, jadę. I tak naprawdę pierwsze co to oczywiście ten kierowca koparki wysiadł, ale to wręcz automatycznie, bo to było pfff, wysiada, wziął telefon i dzwoni. No tak. Od razu po prostu już no wiesz, musi. wiedzieć, musi, nie? tak. A ja po prostu nie wiedząc co to jest, bo, bo nawet mi do głowni przyszedł to gaz, bo to nawet nie, nie śmierdziało. Aha. To nie śmierdziało właśnie, nie miało tego zapachu specyficznego, po prostu przejechałem no, no to jadę. No nie? To dobrze, to się dobrze skończyło. No, no dobrze, w Mógłbym takim razie. Naprawdę, wiesz, paść 20 metrów dalej. Tak ale, mogło ale nie, być, nie mogło się tak wydarzyć. No. Fajnie. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. Zastanawiam się, czy jest jakaś puenta tej historii. Zastanawiam się też, czy musi być, biorąc pod uwagę obecną, obecną sytuację i obecną rozmowę. Myślę nad tym. No że benzyna droga, nie? Benzyna droga, to prawda. Benzyna droga i pewnie, pewnie jeszcze będzie droga. Ja jestem, ja, że tak powiem, czekam na te nowe rozwiązania. Bo faktycznie mam coś takiego, że fajnie będzie, jak już będzie powiedzmy, mniej ten, ten ruch, samochody będą mniej truły, i tak no. dalej. Wiadomo, że to jest tylko jakiś tam spory, ale jednak wycinek tego, co najbardziej truje, bo najbardziej trują fabryki, najbardziej trują wszelkie rzeczy przemysłowe i to na skalę, która nam się nie wyobraża. Ale tu byśmy teraz już wchodzili w temat ochrony klimatu, i innych rzeczy, i, i tak na dobrą sprawę. Wielu, wielu różnych zagadnień. Mhm. Więc wydaje mi się, że możemy, możemy dobijać, dobijać do brzegu. Ja tylko mogę powiedzieć, że ja lubię jeździć, zawsze lubiłem. Um, jeżdżenie samochodem mnie w jakiś sposób też potrafi zrelaksować. Lubię jeździć, lubię samochody. I ogólnie rzecz biorąc, motocyklem też mi się super jeździ. Bardzo, bardzo też to lubię, aczkolwiek yy, jeżdżę chyba zdecydowanie mniej niż zakładałem, że będę jeździł. Więc tak, no. Będzie trzeba poszukać jakichś kolejnych, kolejnych tematów. Nie wiem, czy ten wyczerpaliśmy. Wiesz bo co, ja to... myślę, że może zawsze możemy sobie wracać do tych tematów. Tak, tak myślę, że no co, nagraliśmy jeden odcinek i co to już oznacza, że nigdy nie możemy wrócić do tego tematu. Nie, Pewnie, że możemy wracać. Oczywiście. Ja, zresztą, ja zresztą wczoraj zro, zrobiłem listę. Tematów, takich potencjalnych, oczywiście, to, to ci pokażę, listę potencjalnych tematów na najbliższe odcinki, bo nie tylko musimy sobie tutaj na grudzień, wiadomo, żeby, żeby już nie robić takich przerw świątecznych czy coś, ale ja cały styczeń znowu wyjeżdżam. Tak. Nie mam mnie znowu cały styczeń, jestem w Krakowie, wracam na te próby, które, które miałem cały listopad i tym razem już będę miał premierę 20 stycznia. Więc, żeby, żeby nie robić takiej przerwy, jak, jaka nam się zdarzyła w listopadzie, to musimy nagrać trochę na zapas. Tak. Różnych rzeczy, jeszcze ja te swoje manie muszę też nagrać, Jezu. O kurde, widzisz to? Co? To brzeg! to brzeg do którego dobijamy Ahoj! powoli jeżeli chodzi o ten odcinek bardzo wam dziękujemy dziękujemy również naszemu sponsorowi tak. który sponsorował ten odcinek czyli rocketjobs.pl przypominamy wam o stronie www.jakpisaćspokoogłoszeniaopracje.pl i na tej stronie znajdziecie dużo fajnych informacji na przykład jak wygląda spoko ogłoszenie siedem grzechów głównych rekruterów i spoko porady od kandydatów oraz, oraz bardzo fajny spot jest tam a tak, no Odbywa i reklamy mają też tak naprawdę super spoty. Spot jest. Fajnie, fajnie to wyszło. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy wszystkim. Pozdrawiamy tak. serdecznie. Widzimy, słyszymy się w, w środę. Tak. Cześć. Pa!